Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Ja jestem Szymson i witam was oczywiście w tym pięknym miejscu, skąd mam piękny widok na całe Palionowo i na spongebobowe niebo niczym w bikini dolnym. Witam wszystkich serdecznie na samym po... Dobra, znowu to się stało. Jak klikam kontrol, to się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Jestem opętany. No nie, co się dzieje, dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym starcie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ jest potrzeba. Jest potrzeba subskrypcji, łapki w górę, jest potrzeba. I ją trzeba spełnić po prostu. Więc zaspokójcie mą potrzebę. Dziękuję. Koniec ogłoszeń parafialnych. Zapraszam na inne moje kanały, ponieważ tam również pojawiają się filmy. Ogólnie na kanale vlogowym teraz pojawiają się filmy troszkę rzadziej, ale o tym zaraz sobie porozmawiam z wami. Na samym starcie poinformuję was o tym, co chcę dzisiaj zrobić, ponieważ tak jak wiecie, na poprzednim odcinku poszedłem do SpongeBoba i zostawiłem mu informację o tym, że chciałbym się z nim spotkać. I uwaga, już wam pokazuję, co tutaj jest przed moim domem. Patrzcie, jest skrzynka i jest napisane od SpongeBoba. Nie czytałem jeszcze, ponieważ zobaczyłem to przed odcinkiem, jak tutaj przyszedłem, no i mówię, o, jest jakaś wiadomość, zostawiam na odcinek, zaraz sobie, że tak powiem, sprawdzę. Więc uwaga, sprawdźmy może od razu, sprawdźmy, co SpongeBob napisał. Zobaczymy, czy się z nim spotykamy. Bardzo chętnie cię poznam, spotkajmy się u mnie jutro. Okej. Pytanie, nie wiem, kiedy on to zostawił, nie? Więc, ale chyba dzisiaj to zostawił. Tak mi się wydaje, bo wczoraj, jak tutaj byłem wieczorem, późnym wieczorem, nie było tej informacji jeszcze. Więc wydaje mi się, że zostawił to dzisiaj i że chodzi mu o jutro, czyli nie dzisiaj, a jutro po prostu. Więc myślę, że jutro możemy się spodziewać tego, że po prostu pójdę i poznam SpongeBoba. W końcu mam nadzieję, że uda mi się go jakoś poznać. Dobra, tą książkę, wiecie co, zdam sobie na razie tutaj. Niech tak jest, ja mam masę różnych rzeczy. Jak widzicie, mam też gąbki, ponieważ te gąbki dzisiaj będą mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ponieważ mam pewien pomysł właśnie związany również ze SpongeBobem. Już wam mówię, o co chodzi. Ponieważ spodziewałem się tego, że on będzie chciał się spotkać, bo wydaje mi się, że on jest taki w porządku ziomeczek. No zresztą to jest SpongeBob. SpongeBob zawsze był w porządku, więc mam nadzieję, że uda nam się z nim spotkać i fajne, że tak powiem, relacje będziemy ze sobą mieli. No i ja chciałbym właśnie dać mu taki prezent powitalny. A jak wiecie, no co może lubić SpongeBob najbardziej? Oczywiście, że gąbki. Więc musimy wykorzystać nasze SpongeBoby, nasze gąbki, znaczy nasze sponge po prostu. Musimy wykorzystać nasze gąbki do tego, żeby zrobić dla niego prezent. I teraz myślałem nad dwoma rzeczami. Albo zrobimy mu jakby prezent na zasadzie, że zbuduję z tych gąbek jego jakby podobiznę, albo zrobimy coś takiego, że z gąbek zbuduję mu prezent i w tym prezencie dam mu jakąś informację. I szczerze mówiąc, jestem bardziej skłonny do zrobienia pierwszej opcji, czyli zbudowania posągu z jego, że tak powiem, z gąbek po prostu. Ale kurde, będzie ciężko takie coś zbudować, bo ja totalnie nie mam wizji na to, jak ja miałbym to zbudować i nie wiem, ile by tego trzeba było, że tak powiem, zrobić. I nie jestem w stanie tego zrobić dzisiaj na jutro, bo do takiego projektu trzeba zdecydowanie o wiele, wiele więcej czasu. Dlatego ja myślę, że zrobię po prostu coś takiego, że zostawię mu skrzynkę, znaczy zbuduję prezent z tego, czyli zrobimy taką jakby po prostu 8 na 8, czyli wiecie, no po prostu zrobię taki zwykły kwadracik, w którym po prostu do środka będzie można wejść i w środku będzie jakiś po prostu prezent dla niego zrobić, coś takiego, ale nie chcę tego dawać mu tam dzisiaj, tylko chcę jakby zbudować ten prezent i zakryjemy go czymś, tak żebym mu go dał osobiście, czyli jakoś go ukryjemy, widzowie. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś go ukryjemy. W każdym razie zrobimy to na pewno tam u niego, na tym bikini dolnym, tam to będzie trzeba zrobić. Tylko czekajcie, czym my to zakryjemy? Zakryjemy to może koblem. Koblem zakryjemy, to nam w zupełności powinien wystarczyć. Cobblestone nam powinien wystarczyć. A, i potrzebujemy jakąś taką niby wstążkę, wiecie o co chodzi. Tylko ja nie mam chyba takich, kurczę, nie mam... Ja bym potrzebował do tego beton. No, beton byłby najlepszą opcją. Ale ja właśnie, czy jest żwir, bo jakiś mam? Nie mam żadnego żwiru. Ani piasku też nie mam. Kurde, no dobra, to jest deficytowy produkt tutaj ewidentnie. Więc niestety nie zrobię tego, co chciałem zrobić. Ale możemy zrobić ze SpongeBobową tą i drewnem może zrobimy mu taką wstążkę. Niech będzie drewno. Nie wiem, albo ewentualnie to dorobię jeszcze i po prostu to zrobię już poza odcinkiem czy coś. Bo nie mam aktualnie teraz jak i skąd zdobyć w ogóle tego, jak to się nazywa, betonu. Chyba, że ukradnę stąd, ale potrzebuję i tak czerwonego. Skąd ja bym mógł ogarnąć czerwony? Komu jakbym mógł ukraść? Czerwony czy... Mógłbym ukraść z laboratorium. Dobra, idźmy zbudować prezent najpierw i zobaczymy, ile tej wstążki potrzebujemy i wtedy to zrobimy. Dobra, prezent, ja myślę, że wiecie, gdzie zbudujemy. Zbudujemy prezent, najlepiej jakbyśmy prezent zbudowali gdzieś, wiecie, tak żeby on nie był od razu pod domkiem jakby SpongeBoba. Tu zbudujemy prezent, tu będzie prezent zrobiony dla SpongeBoba. Więc zróbmy tutaj w tym momencie, jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8. Dobra, coś takiego i teraz tu musimy zabrać stąd ten piasek. Postawmy go może tutaj tak, żeby on ładnie wyglądał, bo tutaj powinien być normalnie piasek. Zróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Tu dirt. I uwaga, do końca to. Tu rozwalmy to i zaraz nam się to fajnie wyrówna. No i jest git. Dobra, a z tej strony będzie nam przeszkadzało troszkę tak, więc rozwalmy tak. I podmieńmy tego dirta również, bo to też tutaj chcę mieć, tak wiecie, piękny teren do tego. Tu co się stało? Dlaczego tu jest taka... Dobra, mam pomysł. O nie, tutaj też jest dziura pod tym. No, tu jest jakaś masakra, przecież to jest wiecznie masa dirtu pod tym. Dobra. Dobra, już spokój zachowajmy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa... To jest na 8? No dobra, chyba 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, mamy tak. Robimy coś takiego. Okej. Okay. Nie wiem, czy mi to starczy w ogóle. Powinno starczyć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ej, 8 razy 8 to jest 64. Nie starczy mi gąbek. Bo na jedną ścianę potrzebuję 64. Ej, nie starczy mi gąbek. O nie. Czekajcie, no dobra, zróbmy to na wieżę, będziemy to zmniejszać po prostu, bo... O kurde, no bank mi to nie starczy, ja już to widzę, że to nie starcza. O kurde, dobra, jesteśmy... Niezłe kaszana tu się teraz wydziała. Dobra, nie, zabraknie mi gąbek, to jest przecież jakiś żart. To ja już myślę, że jestem tak przygotowany na ten prezent, a ja tutaj jestem, że tak powiem, w lesie totalnym. Będzie to trzeba zmniejszać w takim razie. Ale dobra, zróbmy to na razie tak, jak miało być i zobaczymy, ile nam brakuje, bo może uda mi się zdobyć tyle gąbek jeszcze. To jest, wiecie, to jest jeszcze niepowiedzi... Właśnie, ja mam tych villagerów, tam się u nich da chyba wytradować u jednego gąbki, tak mi się wydaje. Dobra, pójdę to tam zobaczyć też, bo możliwe, że tak, ale patrzcie, nie, w sumie to, no, dużo nam będzie brakowało jeszcze, o nie, ale fail, no potrzebujemy jeszcze dwa staki co najmniej, tak mi się wydaje. No to niezły prezent, to się popisałem, no. To jest, że tak powiem, pokaza... Co to jest? Co to jest za dinozaur? To wybudował. Dobra, nieważne. Pójdźmy do tych villagerów zobaczyć, czy da się wytradować w ogóle te... jak to się nazywa? Te gąbki. Zanim to jeszcze pójdę spać. Szybko. Tu. No. Nie ma nocy? Jak nie ma nocy? Przecież już jest niebo ciemne. Ja nigdy nie wiem, kiedy jest noc tutaj na tym. Nie wiem, odkąd jest to niebo spongebobowe, to ja nie wiem w ogóle totalnie, jak tutaj działa to. Dobra, zobaczmy, i czy mamy tam... Proszę, oby były jakieś spongeboby do ogarnięcia. Błagam. Jak nie będzie, to się załamie. Serio. Dobra, tu. Teraz tak, który tutaj jest spongebobowy? Kurczę, nie macie. Wy nie jesteście wyekspieni też tak na maksa. Ajajaj, chyba nie ma. Kurczę, to chyba nie był ten serwer, o nie, to nie tutaj. Wiecie co trzeba? Ja w ogóle nie mam, ja potrzebuję taką beczkę jakby dla nich. Dobra, skraftuję tą beczkę, pokażę wam co chodzi, może uda nam się to wyekspić na tym filmie. Mega, że zrobiłem nowy crafting, naprawdę super, lubię tak właśnie zmarnować totalnie to co mam. I teraz tak, aha, no i zrobiłem masę półpłytek, gdzie ja w ogóle nie... Dobra widzowie, ja jestem lekko jestem, że tak powiem, porywczy, nie będę ukrywał. Bardzo jestem porywczy. Dobra, ten nie jest w ogóle wyekspiony. Nie jest w ogóle, dobra, jest nowicjuszem, więc możemy wykorzystać tego ziomeczka. Stary, dawaj, biorę ci to i stawiam ci to. I teraz daj mi gąbki, błagam, daj mi gąbki. Dobra, potrzebujesz emeraldów. Spoko, nie ma problemu, mordo, ja załatwię ci wszystko, co trzeba. A nie, ja nie załatwię ci emeraldów, bo ja nie mam emeraldów. Czy mam? Czekajcie, gdzie mam teraz? Ja nie mam... Dobra, wenderczeście może coś mam. Błagam, żeby wenderczeście był. Dobra, mamy emeraldów sporo. Dobra, możemy tam, że tak powiem, ekspić. Proszę teraz, żeby on nam dał jeszcze, to jest najważniejsze, żeby on nam dał w ogóle jakiekolwiek gąbki. Proszę, bo jak ja nie wyekspię tutaj gąbek, to jest tragedia jakaś totalna, naprawdę. Dobra, zróbmy tak. Gdzie jesteś? Tu jesteś. I tą byś mi chciał dać. Pieczony deszcz za surowy. Z jednym tym to by było chyba łatwiej zrobić, bo ja nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Dobra, odłóżmy ile się da, odłóżmy. Bo tu teraz będzie niezłe ekspienie. Dobra, robimy tak, weźmy ten też tutaj. Czyli mieć, reszta może sobie tu poczekać, fajerwerki zabiorę jeszcze, dobra. Teraz tak, dobra, bierzemy to na full, tak żeby on się wyekspił na drugi poziom i będziemy później na drugim poziomie coś innego kombinować. Dobra. Coś takiego. Weź się wynieść na inny level. Dobra, teraz tak, to odłóżmy wszystko, nie potrzebujemy tego.
Dobra, jest na wyższym poziomie. Ognisko, ognisko chce mi dać. Dobra, ogarnijmy sobie ogniska w sumie. Dlaczego nie? Ogniska mogą być git. Też levela sobie tutaj nieźle porobię. Ogniska są spoko. Dobra, proszę, gąbkę, stary. Nie no, ja nie potrzebuję tego. Dobra, ognisko, ognisk już nie ma. Wiadra są za dwa, czyli ma taniej. Dobra, zróbmy te wiadra znowu. Skończyły mu się wiadra. Mega fajnie jesteś, super jesteś, wariaciku. Dobra, odłóżmy tutaj. Dobra, co możemy teraz jeszcze ulepszyć od niego? Możemy zabrać... kurde, nic nie możemy. A, tu są dorsze w ogóle w tym. Są dorsze, tylko jak ja mam je... Kurczę, dobra, mam pomysł. To będzie wybitnie dziwny pomysł, ale może się udać, widzowie. Nie wiem, czy to się uda. Stawiamy dorsza. I teraz tak, muszę to wszystko zabrać tak i lecimy po kolei. Wszystkie dorsze to stawiamy, będziemy je zabijać. O kurde, ale mamy dorsze. Dobra, to jest jakiś sposób na wyekspienie tego ziomeczka. Stawiamy wszystkie tutaj dorsze, bierzemy wszystko tak totalnie, żeby już wyrzucić. Wow! Dobra, i tak jak zginiecie, to ja sobie będę miał z was, co tam będę chciał. Dobra. Dajcie mi... A, ja nie mam miecza, dobra, to załatwię was tym. Dobra, jest. Dobra, jest, okej, git. Teraz tak, dajmy tu, tak jak to miałem. To tutaj tak nie miałem, to było tu. Dobra, już się gubię w tym, ale wiecie co zrobimy? Czekajcie, dobra. Potrzebuję ten, więc rozwalmy to w ten sposób. I teraz muszę was załatwić. Dobra, dawajcie mi. Jak najwięcej dorszów. Dobra, jest świetnie. Ej, co one? Tylko 5 dorszów? A nie, dobra, jest więcej. A pieczony! Dobra, nie wiem co się wydarzyło. Widzowie, to jest nieważne w tym momencie. Dobra, zobaczmy co my tu z tobą możemy wykombinować teraz. Dobra, jeden deal taki zrobię tylko. Tylko jeden deal, bo mi brakuje jednego dorsza surowego. Ja nie wytrzymam. Mordo, proszę. Co ja tu mogę u ciebie zrobić jeszcze? Dobra, no musimy iść wędki. Ale po co mi tyle wędek? Nie, no totalnie mi są to niepotrzebne wędki. Ja nie wytrzymam, surowy łosoś też nie mamy. Dobra, chyba nie... Aha, dobra, zamurowałem się tu, nieźle, niezły jesteś, Filip, dobra. Dajmy tak, odłóżmy to tu znowu. Zobaczmy, czy mamy... Nie, no nie mam, ja mam sam chleb przecież, kurde, przecież ja w ogóle nie jem tych ryb, wolę ich nie łowię. O, widzowie, chyba tego nie zrobimy. Tak jak... O kurde, mam tu. Dobra, czekajcie, jednak jest szansa. O, dobra. Ale dobra, jest jeszcze tu szansa. No i kurczę, też tutaj mało z tego jak... Dobra, trudno, lecimy w wędki. O kurde, skończyły mu się wędki. Dobra, tylko na dwie miał? Nie, na trzy. No to nieźle. Dobra, co my tu jeszcze możemy za te... Nic nie mogę. Nie wyekspię, chłopa. Dobra, nie ogarniemy z tego gąbek. Nie, no nie wierzę w to. To jest jakaś tragedia. To jest fatalna informacja. Dobra, czyli co? A który tu jest jeszcze nowicjuszem? Ty też jesteś? Nie, już ty coś masz. Ty nic nie masz. Dobra, słuchajcie, robię jeszcze jedną próbę. Jeszcze jedna próba. Biorę go i spróbujemy na nim zrobić to samo. Może będzie miał szybciej gąbki. Jest na to szansa jakaś minimalna. Nie będę ukrywał. Dobra, bierzemy tego tu. Uwaga. Dobra. I teraz tak, proszę, miej gąbki, od razu gąbki. Niestety nie, ale nie chcę tych dorszy już znowu. Chociaż tamtego moglibyśmy wyekspić, jest szansa. Ale mi się wydaje, że jest szansa w ogóle na gąbki od razu. Na pierwszym ciosie, tak mi się wydaje. Cofnij się tu. Dobra, tu ci daję. Dobra, nie ma, dobra, okej, okay, ogarnijmy jeszcze raz. Dawaj. Węgiel. Dobra, węgiel jest ciekawym pomysłem, bo węgla to ja mam sporo. Dobra, węgiel, dobra, spróbujemy to zrobić. Dobra, ja już tu 5 minut cuduję z nimi, ale dobra, spokojnie. To wszystko wymaga czasu, widzowie, to wszystko wymaga czasu. Dobra, bierzemy masę węgla. Oczywiście, wszystko biorę, wszystko, cały węgiel wydam na ciebie, ziomeczku. Ja sobie ogarnę węgiel, ja też nie używam tego węgla za dużo, a z tobą można tutaj, że tak powiem, pokombinować fajnie. Proszę, niech on ma gąbki, błagam, ja mam nadzieję, że to się da tak zrobić. Dobra, tu... Jeszcze emeraldów będziemy mieli z tego. Dobra, tu jest git. Ulepsz się. Dobra, zajdę do ciebie na twój poziom. Tu coś takiego. Dobra, ognisko. Dorsze. Dalej jest węgiel. Bierzemy węgiel. Dobra, koniec. A nie, dobra, koniec węgla. Okej, okay, super. Znaczy, nie super, ale no dobra. Nici nie... Dobra, lecimy w ogniska. Ja nie wytrzymam, ile ognisk. Dobra, odłóżmy te ognisk. Masz gąbki? Ja nie wytrzymam z nimi.
Nie wytrzymam, nie da się tu gąbek zdobyć, nie da się. Nie wiem, może to jest niemożliwe w ogóle. Może niemożliwe, a nie, ja wiem już. Nie wiem już, widzowie, sam, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. No i co ja teraz zrobię, jak ja miałem prezent dla SpongeBoba zrobić? Dobra, musimy to zmniejszyć, musimy to zmniejszyć, po prostu, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej, taki mamy klimat. Trudno, trzeba zrobić to tak, jak trzeba to zrobić i tyle. Więc zróbmy prezent, chociaż taki, jaki jesteśmy w stanie. Ja go może poprawię jeszcze poza odcinkiem i może na dzień dawania go SpongeBobowi będzie on lepiej wyglądał, ale... Dobra, czy teraz mamy noc? Halo, czy ja mogę iść przespać się? Ała, dobra, tu przejdźmy. Dobra, widzicie, ja tu muszę wszystko rozwalać, żeby się dostać do domu. Uwaga, dobra, możemy spać. Magia świąt, niesamowite. Naprawdę, dziękujmy. Dziękujmy wszystkim dookoła za to, że można było pójść spać. Dobra, tu i lecimy. No co jest? Dobra, prawie zginąłem. Dobra, lecimy tam i postaramy się to zmniejszyć i zrobić to troszkę mniejsze. Musimy to zamurować całe też, żeby nie było widać, co tam jest. No dobra, no trudno. No nie, no patrz, ile mi brakło. No przecież masakrycznie dużo mi... Dobra, inaczej. Ja gąbki zdobędę jeszcze. Gąbki zdobędę i po prostu zróbmy póki co tylko... Dobra, nie mam innych bloków. Musimy to zrobić. Robimy węglową wstążkę. O kurde, ale jazda bez trzymanki teraz się tutaj dzieje. Dobra, mamy to. I zróbmy węglową wstążkę, więc uwaga, potrzebujemy środka. Tu nie ma środka. Co jest grane? No dobra, zrobimy podwójną wstążkę. Dobra, podwójna wstążka. Co tu się dzieje? Robimy tak. O kurde, to mi nie gadaj, że mi braknie tego. Jak mi braknie węgla jeszcze na wstążkę, to się popłaczę, naprawdę. I posikam ze śmiechu się. I ja mam za mało tego kopla, żeby to zamurować w ogóle. Dobra, tu się nie zła... Ja nieźle nieprzygotowany do odcinka jestem. Ja tego nie wyliczyłem dobrze. Jakoś wydawało mi się, że mam tego dosyć sporo. Dobra, wstążka... Wstążka musi być taka. Tu. Dobra, coś takiego. Przez to, że ona jest podwójna, to dlatego na tyle zajmuje. Nie, braknie mi, jestem pewien, że mi braknie na tą wstążkę. Patrzcie, już się kończy. Dobra, trzeba zrobić tak, tu. Teraz tu musi być, nie, to nie może być w tą stronę, dobra, musimy zrobić tak. Musi być tu, okej, coś takiego. Zrobić tak, oho, dobra, wiem już, o co chodzi, tak, muszę zrobić tu, ojeny, dobra. Gdzie jest ten blok? Dobra, tu mi spadł, okej. Zróbmy sobie tu. Dobra, zgarniamy te z narożników. W narożnikach nie muszą być, bo to i tak nie wygląda dobrze. Dobra, tu bierzemy z narożników. Dobra, jest super. I teraz tak. Tu. Teraz musi zejść tu niżej. Coś takiego. Dobra, tak. Jedna wstążka i druga musi być adekwatnie jakby za tym, jakby tak wiecie, o co chodzi. Coś tego typu, czyli musi być... Czyli musi być... Gubię się. Dobra, zróbmy coś takiego. Tak. Gdzie jest ten blok? Tu. I teraz... Aha, źle to zrobiłem. Dobra, tak. Dobra, ten blok z dołu bierzemy. Dobra, nie wiem, widzowie, co ja robię. To już jest stracone. Na straty musimy spisać ten prezent. To się nie popisałem. Dobra, patrzcie, jaki prezent mamy. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Ale wiecie, o co chodzi. Tu jedna wstążka i tam druga wstążka musi być taka. I prezent, no kurczę, fajny ten prezent by był, gdyby kurczę mieć bloki wszystkie, które są potrzebne do tego. No ale dobra, trudno. Widzowie, ja prezent ogarnę. Obiecuję wam, że go ogarnę. Na jutro prezent będzie. Będzie prezent zrobiony, te wszystkie SpongeBobowe rzeczy, że tak powiem, tutaj będą, te wszystko będzie. A ja w środku jeszcze dam mu jakiś prezent w formie, może szmaragdy mu dam czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Ja prezent sobie przygotuję i jutro wam na odcinku go pokażę, jak będę go wręczać również SpongeBobowi. Więc widzimy się jutro, mam nadzieję, że spotkamy się ze SpongeBobem i że ten prezent mu się spodoba. Tyle, mega dziwny odcinek. Pozdro.